Ich skład jest tragiczny. Jeden ze składników znajdziemy w kostkach do toalet. Po sukcesie lodów z firmą Coral oraz napojów energetycznych, czas na pączki. W Biedronkach pojawiły się donaty ekipy. Tym razem w ramach współpracy z firmą Dotty Donuts. Frizz i ekipa postawili na pączki z nadzieniem truskawkowo-agrestowym. No właśnie, czym tak naprawdę są nadziane? Jedna z dziennikarek wyliczyła aż 56 składników. Dla porównania domowy pączek powinien posiadać tylko mąkę, masło, mleko, drożdże, jajka, cukier i coś, na czym będziemy go smażyć. Ja nawet nie zamierzam liczyć tych wszystkich składników. Dlaczego? Bo nie w tym rzecz. Wiadomo, że żywność ultra przetworzona będzie zawierała dużo więcej składników. I taki donut jest podobny do innych donutów z tej sieci oraz wszystkich innych. A co z tym barwnikiem, o którym jest mowa, że znajduje się w kostkach toaletowych? Jest to błękit brylantowy FCF E133. Oznaczenia na opakowaniach od E100 do E199 oznaczają barwniki, czyli substancje dodatkowe dodane do żywności, które naturalnie w niej nie występują. Ja nie jestem specjalistą od kostek toaletowych, ale wiemy, że ten barwnik E133 jest dodatkiem do żywności. Pewnie inaczej nazywa się w kostkach toaletowych, bo kostki toaletowe nie są żywnością. Ale przejdźmy do najważniejszego. EFSA zatwierdza wszystkie dodatki do żywności, które są na opakowaniach. Są sprawdzane pod względem bezpieczeństwa, toksyczności i wpływu na ludzi. Wypowiedź, że barwnik ten znajduje się w kostkach toaletowych, jest bardzo niemerytoryczna i bardziej spodziewalibyśmy się dania na przykład jakiegoś badania, które wskazuje na to, że ten składnik jest niebezpieczny dla zdrowia. Nikt od niebieskiego pączka nie oczekuje, że będzie prozdrowotną żywnością, ale oczekuje od kostki, żeby była niebieska. Na ten stan wiedzy te pączki nie wywołują bezpośrednich zagrożeń do zdrowia, ale wiemy, że jedzenie zbyt dużych ilości przetworzonej żywności szkodzi. Natomiast jest jeszcze jedno, NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, zwraca uwagę na to, że nikt dotychczas nie zbadał synergii, czyli wzajemnego oddziaływania poszczególnych składników substancji dodatkowych, które są codziennie zjadane przez konsumenta. Co ciekawe, w tym raporcie statystycznie na każdy przypadało aż 5 substancji dodatkowych. Rekordowo ta liczba substancji dodatkowych wynosiła aż 19 w kiełbasie śląskiej. Czasem je się rzeczy, które nie są zdrowe. Te należą do tak zwanych fun foods, które powinniśmy spożywać sporadycznie. I tutaj jako konsumenci powinniśmy uważać. Biedronka daje nam promocję kup 12, czyli całe opakowanie w cenie promocyjnej. Ta promocja nie jest dla naszego zdrowia i nigdy zaoszczędzenie 30 groszy na pączku nie powinno być dla nas okazją do kupienia większej ilości. Żywność przetworzoną jemy szybko, dzięki czemu zjadamy więcej kalorii. Zjedzenie ich przez całą rodzinę, dlatego że mama już kupiła na promocji i nie mogą się zmarnować, jest totalnie antyzdrowotnym zachowaniem żywieniowym. Żywność takiego typu powinniśmy jeść tylko takie, które najbardziej lubimy, a nie przypadkiem i nie wtedy, kiedy nam nie smakują, bo ani nie będziemy mieć satysfakcji, ani to nie będzie dla nas zdrowe. Często ludzie od promocji zdrowia zastanawiają się, jak zrobić, żeby promować zdrowy tryb życia. I zobaczcie, z jednej strony zamykamy sklepiki, a z drugiej strony znamy siłę internetowych influencerów, szczególnie mających wpływ na dzieci. Wiemy jedno, dzieci na pewno mają być Frizz, ekipa i ich spółka. Jak wiadomo, celem każdej firmy jest zarobek, doceniam ich wkład w rozrywkę na YouTubie i mam nadzieję, że wraz z wiekiem i wiedzą żywieniową doczekam na lepsze produkty sygnowane znakiem ekipa. Dziękuję za dziś, zapraszam do obejrzenia innych filmików. Widzimy się kolejnym razem.